zapraszamy od na nas pójść na chór do góry pod schodem po waszej lewej stronie jest wejście na chór. Na razie. Thank you.
Szanowni Państwo, witam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Magnificencjo, księdze rektorze, takiej grupy Polonii jeszcze nie mieliśmy. Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was, kochani, w naszych murach. Tutaj jesteśmy od 105 lat, a tak naprawdę ta część budynku to jest ponad 350 lat, więc jest to najważniejsza część naszego kampusu głównego. Witam serdecznie również z panią prorektor Beatą Biskorską, która jest od studentów i doktorantów. Jest z nami. Również znacie pana dyrektora Janusza Bienia, który stoi na czele Akademii czy Centrum Polonijnego dla Polonii Polaków za granicą i koordynatora programu pana doktora Wojciecha Wcisło. Witamy serdecznie ich również, oni mieli pierwszy kontakt. Cieszymy się, że w tym gronie jest tak wiele znamienitych osób, nie będę nawet próbował je wymieniać. Wiele osób znam, kojarzę, w różnych miejscach się spotykaliśmy i cieszę się, że nasze środowisko uczelni integruje wiele aktywności, jakie dokonują się wśród Polonii i Polaków za granicą. W ostatnim okresie jesteśmy rzeczywiście aktywni jako uniwersytet, szczególnie przedstawiając naszą ofertę edukacyjną. Przez całe lata, jak pamiętamy, Towarzystwo Przyjaciół KUL-u w różnych częściach dzięki Wam przetrwaliśmy najtrudniejsze doświadczenia, poczynając po roku 1944, po roku 1989 również. I w taki sposób pragniemy odwdzięczyć się, otwierając nasze centra edukacyjne dobrze działające już w Paryżu, w Londynie, ostatnio w Berlinie. Ponad 1000 osób zapisało się na te szkolenia, jakie realizujemy. Zapewne wnet jeszcze do końca roku takie centra otworzymy jeszcze w Brukseli i już jest zaplanowane w Rzymie. Chicago to jest, to zaraz powiem, to wiadomo. A w następnym roku myślę, że to będzie może styczeń, luty, to również właśnie Chicago, Toronto i w marcu Porto Alegre w Brazylii. Już jest w Wiedniu, myślę, że to jest tak blisko Berlina, więc rozmowy trwały, ale zobaczymy, to jest kwestia, otwieramy tam, gdzie jest zainteresowanie. Pierwsza edycja pokazała, że trzeba nie tylko otworzyć Paryż, ale i Londyn. Druga edycja pokazała, że trzeba otworzyć Berlin. Bardzo dużo osób z tych środowiska rekrutowało się na nasze te studia, jakie oferowaliśmy. I teraz, jeżeli się okaże, że jest znacząca grupa w tych programach już oferowanych, jest z Wiednia czy z Austrii w ogóle, no to oczywiście tak. Rozmowy, jakie tam prowadziliśmy, zarówno na Kalenbergu, jak i z rektorem misji katolickiej, jak i z ówczesną ambasador, obecnie jeszcze w Wiedniu nie ma ambasadora, ale również nasze zaangażowanie w Akademii Dyplomatycznej, wnet będziemy prowadzić tego rodzaju szkolenia, bo otwarte zostało u nas Centrum Badań nad Dyplomacją, więc można powiedzieć, jesteśmy w tych środowiskach obecni, a teraz odpowiedź jest tych środowisk. Jeżeli są zainteresowani, chętnie otworzymy jeszcze w innych miejscach. Czemu nie szłajca będzie? No właśnie pan wyborzył, ile kandydatów w ogóle przez ten... Ile tam jest miejsc pamięci? Tak, ja rozumiem, ale my edukacyjnie to traktujemy. Pojedyncze osoby. Tak, więc my... Nie, to są słuchacze studium. To osoby, jak pamiętam, jedna pani pytała mnie w wieku 85 lat, czy może być słuchaczem. Ależ oczywiście, że tak. Są 18-latkowie i osoby już w 2 latach zaawansowali. W różnym okresie swojego życia, więc ważne jest, że jest to oczekiwanie. Pan dyrektor razem z wicedyrektorem przedstawialiście ofertę ostatnio właśnie w Berlinie, 18 różnych programów, jakie oferujemy i kiedy będzie zapotrzebowanie, możemy tę ofertę jeszcze poszerzyć. To wszystko zależy od tego, jakie są oczekiwania społeczności lokalnej. Do Waszej dyspozycji jest 1100 wykładowców reprezentujących 17 dyscyplin ze 4 dziedziny, do tego jeszcze prowadzących studia na prawie 60 kierunkach.
Możemy powiedzieć więc, że z nowym wydziałem medycznym, gdzie już jest od 5 lat pielęgniarstwo, położnictwo, biologia medyczna i dzisiaj startuje kierunek lekarski. Oprócz tego wydział nauk humanistycznych, społecznych, filozofii, teologii. A katolicka nauka społeczna w biznesie jesteś? Tak, to jest, mamy taki rodzaj szkoleń, może nie, one tak się nie nazywają. Tak, przede wszystkim my myślimy, bo pan zapytał o to, czy w tej ofercie jest konkretnie 80 godzin szkoły, tak? Nie, ja chcę stworzyć biznes plan, gdzie uznajecie katolicką naukę społeczną. Nie wiem, kto mi może pomóc. A, to już mogę powiedzieć, że tak, na naszym uniwersytecie nie ma znaczenia, czy ktoś studiuje muzykologię, kierunek lekarski, czy jakikolwiek inny, jest obligowany do zajęć dydaktycznych z katolickiej nauki społecznej. To jest chyba 60 godzin zajęć dydaktycznych w różnych formułach, następnie myśl społeczna Jana Pawła II, następnie etyka, dalej Biblia w kulturze i od 2 lat chrześcijańska aksjologia małżeństwa i rodziny. Obligatoryjne dla wszystkich. Czy zrobimy zdjęcie? Tak. Damy radę, jak już zrobić zdjęcie. Nie widzicie, to mam pytanie, kiedy Kul wróci z powrotem do Wilna, bo z Wilna do Petersburga i z Petersburga do Wilna. No prawda jest, że pewnie w jakimś czasie dojdziemy, jak zauważycie, rozpoczęliśmy od Paryża i już jesteśmy w Berlinie. Ale my najbliżej. A to do waszym stołem. Czy ksiądz rektor ma wiedzę, a ilu polityków tych spółek powinno albo siedzą? Ja to za tych, którzy studiują. Proszę Państwa, maksymalnie, jeżeli to będzie możliwe, proszę, musimy się skupić, dlatego że jest to spora grupa. Proponujemy, żebyśmy mogli się... Jeszcze pan, jakbyście mogli Państwo lewo, nie będzie to wyzwanie, ale... Panią rektor prosimy tu bliżej. Tak. Dziękujemy. Tak, ja nie mogę być tam przyświetny, bo wracałem z Jasnej Góry, wczoraj Mamy Jasnej Góry. Tam był cały autograf naszych studentów. I sam byłem zadziwiony, że wszedłem i w tym autografach i zszedłem. Tam te sportowe buty i te wszystkie rzeczy. Nie, to jest. Na Suriwalu są jeszcze miejsca wolne. Suriwalu, no myślę, że tak. Można się dopytywać, będziemy się orientować. Natomiast oczywiście mamy bardzo szeroką bazę sportową, właśnie z kortami tenisowymi. Oczywiście ona cieszy się w Lublinie dość dużym powodzeniem. To jest na naszym kampusie na Poczekajce, tam gdzie mamy obecnie wydział lekarski. Także studenci są bardzo aktywni, doktoranci może mniej, ponieważ mają inne już cele, chcą zakończyć swoje prace, ale działają w szeregu kół naukowych, teatrów, aż teatry itp. Jest rzeczywiście bardzo takim prężnie działającym na Lubelszczyźnie, skupia studentów nie tylko z KUL-u, ale też z innych uniwersytetów lubelskich. Mamy świetnie ponad 105-lecie, chyba tak obchodził chór akademicki, który no, cieszy się też, teraz chyba gdzieś koncertują w świecie. No i rzeczywiście wspieramy polski żużel, lubelski żużel, którym został teraz mistrzem Polski Motor Lublin. Mamy studenta, właśnie reprezentanta tego klubu, Mateusza Cierniaka, który jest studentem stosunków międzynarodowych, zaczyna teraz. Jest mistrzem świata juniorów na żużlu. Na ręce pani prezes upominę, bardzo proszę przyjąć. Dla wszystkich państwa i przygotowanie pani rektor będzie wręczać. Czesujcie się bardzo, proszę. To może ja jeszcze parę słów w imieniu naszego stowarzyszenia, w imieniu naszej grupy. Przede wszystkim bardzo dziękuję panu rektorowi, jak również całemu zespołowi do spraw Polonii, jak i również pani prorektor i Polaków poza granicami kraju za to gościnne przyjęcie naszego
stowarzyszenia, przedstawicieli naszego stowarzyszenia. Chciałam powiedzieć, my się bardziej dokładnie przedstawimy, jak już będziemy mieli konferencję w IPN-ie. Natomiast tutaj dla celów właśnie tego krótkiego naszego spotkania chciałam powiedzieć, że dzisiaj z nami w naszej grupie są przedstawiciele ze wszystkich 5 kontynentów świata, a i z 12 różnych krajów. Także mamy piękną reprezentację, nasi członkowie są bardzo aktywni w swoich środowiskach i zrzeszamy patriotyczne środowiska Polaków z całego świata. Także Polska leży nam bardzo na sercu. Jesteśmy bardzo zainteresowani wszystkim tym, co się dzieje w kraju i wspieramy rodaków w utrzymaniu niepodległości, wolności, suwerenności i państwowości polskiej. I w tym bardzo chętnie podejmujemy wszelkie działania współpracy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za gościnę. A ja dopowiem, że nasza pani... Rozchmurzycie, proszę, panie Jacku. Pierwszym robiłem maturę, pamiętam te czasy. A można więcej z panem Jackiem? Proszę bardzo. Ale panie Jacku, proszę. Ja mam lepsze. Na razie mocno. Wczoraj padłem, nie przysłałem panu mojego. A to dojdzie. Nie, nic się nie zapytałem. Chwileczkę jeszcze, bo nie wiem ustawienie. Możesz paluszkami w środku zrobić. Jeszcze ktoś mi pouciekał. Dziewczyny, odwróćcie się. Krzyże, poprosimy. Proszę bardzo, księża. Proszę na tę stronę, dobrze? Bo jest szeroko. O. Tu kolega zrobić. Proszę bardzo. Tak, tak, żeby mi nie zgasło. Okej. Pięknie wygląda. Jak siostra zrobi zdjęcie, o. To można powiększać, zbliżać. Tak. Dobrze, zapraszamy. Dobrze. Czas pozycji włączący. Już. Już. Na froncie była. Niech się pchają te, co jeszcze nie były. Dobrze, bardzo dziękujemy. Jeszcze momencik. Dopiero zaczynamy. Teraz. Ostatni uśmiech prosimy. Ostatni uśmiech.